Koło mnie Adam Grabczyk, prezes Pomuchel Lęborg, ale do dnia dzisiejszego jeszcze prezes, bo w dniu dzisiejszym wybraliście nowego prezesa. No już w tej chwili nie jestem prezesem, mamy nowego prezesa. 4 lata temu, obejmując obowiązki prezesa klubu Pomuchel, tak, odważyłem się, bo myślę, że trzeba było pewne rzeczy przeprowadzić. No Boże, no jeżeli ktoś nie jest pewny czegoś, nie chodziło mi o tytuł prezesa, mi chodziło o to, że widziałem, że w klubie musimy coś zrobić, coś. Ja wiem, no nie. Takie słowo jak poprawić lepiej to brzmi niż coś naprawić, nie? Każdy z nas, prezesów byłych, coś tam wiele włożył w pracę, żebyśmy byli tym klubem, który preferuje surfcasting. Tak się zastanawiam, wiesz, nie chciałbym być infantylny, ani wiesz, taki banalny, nie? Ale myślę, że w tamtej chwili tak, no poprzedni prezes złożył dymisję. To jest, wiesz, my jesteśmy klubem przy PZW, czyli nas bardzo obliguje regulamin PZW, więc musimy się do niego dostosować. Myślę, że wtedy chyba wiedziałem, co mam zrobić, bo sercem, no zresztą jak łyknąłem bakcyla surfcastingu, to jest coś, nie wiem, nie posunę się do tego, żeby do czegoś porównać w ogóle. Po prostu każdy musi, albo złapie, albo nie złapie. Po prostu to jest coś, gdzie ja na przykład siedząc przy wędkach na plaży odpływam. Nie odpływam z morzem. Po prostu tak, może no tak jak każdy mężczyzna, chyba nie chcemy się przyznać do tego, że jesteśmy romantykami, ale każdy z nas coś ma. Kochane kobiety, jeżeli będziecie to kiedyś oglądać, to nie myślcie, naprawdę, w każdym mężczyźnie tkwi trochę romantyzmu. I tutaj dla mnie morze i takie przyjemne i swoje hobby jeszcze do tego. Ja nie muszę złapać ryb, ale to jest dla mnie taki relaks, gdzie po prostu odjeżdżam na parę godzin, wracam do rzeczywistości znowu, jak to się mówi, nawet myślę, że nie będzie to banalne, że powiem, że lubię ludzi. Wierzę w ludzi, bo to jest chyba najważniejsze. I to się chyba najbardziej przydaje podczas bycia prezesem. Właśnie ta umiejętność kierowania w jakiś sposób tymi ludźmi, nie? Żeby z każdego wykrzesać to, co on potrafi najlepiej. Dla wspólnego dobra. No to tak, wiesz, to nie jest, Michał, tak do końca, to nie jest prowadzenie firmy. To trzeba do tego mieć pasję, jakieś zaangażowanie. No oczywiście nie było zawsze różowo. Spotykałem się w czasie swojej kadencji z różnymi sprawami, z różnymi problemami, gdzie musiałem nieraz podejmować decyzje, jak to się mówi, biorę to na klatę. Ale tak, no obejmując obowiązki prezesa, powiedziałem wszystkim, przedstawiłem swój plan działania i powiedziałem, zadeklarowałem się jasno, że jeżeli mi się to nie będzie udawać, no bo no cóż, Boże, to my nie mamy panaceum na wszystko, to będę dwa bądź w chwili, gdzie to będzie się układać bardzo źle, ale też zaznaczyłem, że jeżeli wszystko będzie
w miarę tego planu, który przedstawiłem kolegom, będzie realizowany i będzie to kontabilne z moją deklaracją, no bo jakże by inaczej, nie? To 4 lata, ale nie więcej. Bo myślę, ja też osiągnę, nie będę mówił, słuchajcie, jaki mam wiek. Boże, no chciałbym się nie rozamienić z tymi młodymi adeptami surfcastingu, którzy, wiesz, przychodzą. Tak, coraz więcej ich jest. Cieszę się niesamowicie. Czy to jest w innym klubie, czy... Nieważne. Ważne, że poczuli ten bakcyl, gdzie myślę, że to jest fajne odskoczenie od czegoś tam, od codzienku problemów, kłopotów i tak dalej. Dzisiaj jestem tutaj, gdzie jestem. Po tych 4 latach. Po tych 4 latach. No, cieszę się, że tak, jest następca, który sądzę, że ma też jeszcze więcej pomysłów. I niech nie bazuje na moich tylko doświadczeniach, bo ja oczywiście, jeżeli kiedykolwiek zwróci się do mnie, ja jestem, jak to się mówi... Do dyspozycji. Do dyspozycji. Niemniej liczę na jakieś nowe pomysły, bo zawsze można zrobić coś jeszcze lepiej. Ty się tak mówi, że nowa krew, jest świeża krew, nowe pomysły, także no... Tym bardziej, że nowy prezes Pomuchla, Lęborg, jest młodszy od ciebie. No jest, tak, jest młodszy. Możemy liczyć na tą młodość. Wiesz, myślę, że tak. No, dzisiaj w tej chwili mogę powiedzieć, to jest Arek Konkol. No to jest tak, dobry wędkarz. Człowiek, który myślę, że potrafi coś wymyślić nowego i to wprowadzić w życie. No cóż, rola prezesa jest raz wdzięczną, raz niewdzięczną. Myślę, że Arek podoła temu. Dzisiaj głosowałem na niego. Tak, został nie dzięki mnie przecież, tylko dzięki, że koledzy też wybrali go. Tak, jest perspektywa nowych jakichś pomysłów, nowych otwarć. No ja tylko bym życzył temu nowemu prezesowi tak, żeby się kierował właśnie to, co ja może mówię jeszcze raz, takie banalne dla niektórych, ale przyjaźń, koleżeństwo, spotkanie, to przede wszystkim nie, żeby właśnie tak, korzystając z okazji, chciałbym życzyć wszystkim wędkarzom, surfcastingowcom, żeby nie myśleli, kto pierwszy, kto drugi, to trzeci. Ważne my jesteśmy. Ważne jest przyjaźń, koleżeństwo. No to jest, to są skarby, których na podium się nie odnajdzie. Bo rzecz mija, przemija, ale przyjaźń i jakaś lojalność, uczciwość, tak, to się popłaca. Karma zawsze wraca. No cóż, jeżeli Michał, no mogłem zakończyć swoje wywody, jakieś moralitety, nie? To życzę wam, koledzy, tak, ja będę z wami tam na plaży, będę z wami rywalizował. Nie myślcie sobie, że zapomniałem, jak się wędkuje. Tak, na pewno działalność odciągnęła mnie od wędkowania, ale niemniej wracam, będę. Nie wiem, jak będę na pudle, ale to dla mnie nie znaczy. Dla mnie ważne jest spotkanie. Do zobaczenia. No ja się przyznam, że najprawdopodobniej od następnego roku też nie będę już prezesem Władek Team. Po 3 latach no, ten klub się rozwinął na tyle, że można dać te stery
komuś innemu, komuś, kto, tak jak już powiedziałem, ma tą świeżą krew, ponieważ przyznam ci się, że brakuje mi takiego prostego wędkowania, wiesz, gdzie ja nie myślę o tej odpowiedzialności za dane zawody, za daną grupę ludzi, czy będzie catering, czy przywieziemy coś do jedzenia i tak dalej. Chciałbym po prostu uczestniczyć w tych zawodach, dlatego cieszę się na to, że no, będę tym szeregowym zawodnikiem. Też tak masz? To znaczy, wiesz, Michał, u mnie była taka sytuacja, tak jak mówię, była deklaracja, gdzie przedstawiłem swój plan działania na 4 lata. I jak to się mówi, kobyłka u płotu. Dzisiaj właśnie minęło 4 lata. Nie rezygnuję, bo coś jest złego, coś jest... Podaję się po prostu do dymisji, tak jak powiedziałem. Mija 4 lata, deklaracja. Było dobrze. Myślę, że co roku zyskałem absolutorium na zebraniach. To jest dla mnie bardzo istotne. No wiele, wiele satysfakcji przez te 4 lata przeżyłem i wyniki sportowe i tak, ale niemniej jako prezesowi gdzieś tam uciekło mi wędkowanie, no w zasadzie w tym roku brałem parę razy udział w różnych zawodach, bo tego mi tak brakowało, bo nie ma czasu, jak się coś organizuje, coś się robi. No oczywiście przede wszystkim nie zawody, prywatnie się jeździ na wędkowanie, kiedy się chce, ale też i jakieś tam zobowiązanie zawodowe, praca i tak dalej, nie pozwoliło mi tak, wiesz, wędkować na luzie. Tak, dzisiaj się cieszę. Nie no. Wygrałeś nasze ostatki, więc no. Myślę, nie no, na ostatkach u ciebie zająłem 3. miejsce, co jednak no, w jakiś sposób też pokazał, że nie jestem jakimś działaczem, tylko wędkarzem. Tak, to najbardziej cieszy. Oczywiście też niesamowite przy satysfakcji sprawia coś zorganizować dobrze, gdzie ludzie są zadowoleni, gdzie widzą, dbają się o zawodnika, o jego bezpieczeństwo i tak dalej. Tak, miałem takie odczucie takiego bezpieczeństwa, takiej satysfakcji. Myślę, że wiesz, prezesem nie byłem, żeby się dowartościować. Myślę, że był to okres, gdzie trzeba było coś zrobić po prostu. Jak to zwał, to tak zwał. Nie będę tutaj po prostu mówił, co było złe, co... Nie, nieważne. Weszłem w te prezesowe z taką ideą, że coś tam chcę zrobić, coś sobie poprawić. Złożyło się, udało. Ale niemniej uważam, że tak. Nie można też... No lata lecą. Nie ma ludzi niezastąpionych. Z drugiej strony przygotowujmy to szybciej, żeby później było lepiej. Bo wy głównie, Pomuchel Lemborg głównie skupia się na surfcastingu, nie? Tak, odeszliśmy od... Klub powstał w 2000 roku. Na bazie w zasadzie rejsów kutrowych, dorsza. No tak, ja też to pamiętam, gdzie łowiliśmy normalne, jak to się mówi, 5-6 kilo rybka, to była normalna. Piękne czasy. Dzisiaj tak, dzisiaj jest jak jest, no trochę to boli. No i w pewnym momencie zaczęło się, jak to się mówi, to brak ryb, brak dorszy, brak wymiarów, że zaczęliśmy odchodzić. No i tutaj tak, duża zasługa Jurka Ducha. Tak, to on był jeden z pionierów surfcastingu na Wybrzeżu. No później to zrzeszyliśmy jakiś, no tak kiedyś, jak ktoś mówi przy okazji, wymyśliliśmy Mistrzostwa Polski, że możemy to zrobić. A czemu nie? Tak. No i
Słuchaj, no tak, to mnie cieszy, że to nasz klub. No, jest to takie, no, taka drobna satysfakcja, że to tak, dzięki nam powstały te pierwsze Mistrzostwa Polski. Pamiętam jak dzisiaj, pisaliśmy regulamin Mistrzostw Polski. Słuchaj, to naprawdę była niezła zabawa, niezła jazda, dostosować w jaki sposób, wiesz, wymogi tak łowienia, no bo przecież nie, to jest morze, nie, na, tak, nie napiszemy, nie, po, nie powielimy regulaminu, wiesz, spławikowców, czy których szanuję, wiesz, kto, czy innych dziedzin sportu wędkarskiego. Tak, to no, to w bólach się rodziło, ale daliśmy radę. Dzisiaj jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, mamy kadrę, mamy, wiesz, jeżdżę na Mistrzostwa Świata. No, no super, super, super. Polecam każdemu. No i tak jak mówisz, zaczynaliście od dorszy z kutra, potem zaczęła się plaża z tego względu, że troszeczkę te dorsze, tak jak mówisz, troszeczkę się mniejsze nam po prostu porobiły. No i teraz łowimy, łowicie w zasadzie tylko i wyłącznie z plaży chyba, nie? Tak. Macie jakieś wewnętrzne swoje zawody z kutra? Nie, nie, już też odeszliśmy. No słuchajcie, no nie ma co ukrywać. Czasami się trafi. Nie jeździliśmy kiedyś po mięso. Jeździliśmy, była ta adrenalina, że jakiś okaz się złapie. Dzisiaj, no niestety, jest to dla mnie, to jest takie mięsiarstwo, że wiesz, to, że złapie 70 dorszy, które wiesz, ledwo wymiarowe Michał są, to żadna satysfakcja, bo to ani jeść, ani polizać, tak? No taka prawda to jest. Myślę, nie, oczywiście nie musi nikt tego mojego poglądu podzielać. Absolutnie. Każdy, słuchajcie, ja cenię zdanie innych i z tym, że staram się, wiesz, jeżeli mówię tak, to trzymam to. A nie, że za chwilę będę mówił coś innego. Zresztą myślę, że hobby, jakie uprawiamy, nie wymaga jakichś, wiesz, zawiłych deklaracji, podziałów między ludźmi i tak dalej. Po prostu odpoczywajmy, bawmy się. No ale właśnie, czy było więcej tych klubów takich, które zrzeszały tych miłośników wędkarstwa morskiego? Czy to w 2000 roku była taka trochę wolna amerykanka, wiesz, bo to już mamy 18 lat i w tym momencie, no jak ja sięgam pamięcią, no to u nas w Władysławie wypływały te kutry na dorsze, ale to nie było jakoś mega zorganizowane, wiesz? Tak, oczywiście, tak. I surfcasting, tutaj koledzy z Pucka, miejscowi, Władysławowo, Karwia, Helki, wiesz, to uprawiali to już dawno, słuchaj, tylko nie było to w jakimś, wiesz, prywatnie to było, w sensie takim jadę, odpoczywam, łowię. No myśmy jako klub przy PZW, no, myślę, że Mistrzostwa Polski, nie? No i tak to powiem ci, od tego chyba momentu zaczęło to powoli, powoli kiełkować i to się, no zobacz, ty masz w klubie bardzo dużo ludzi, my mamy gdzieś tam są w jakichś klubach zrzeszeni, to zaczęło być w jakiś zorganizowany sposób i jakaś, no powstała nowa dyscyplina wędkarstwa. Tak oficjalnie. Oficjalnie. A jakże? No, no i wiesz, to nie jest dzisiejsze. Bo i kiedyś już zawsze wędkowali, czy z kutrów, czy z łodzi, zawsze. No wystarczy, Michał, popytać rybaków z Pucka, z Kuźnicy, z Helu, z Jastarni, albo gdzie się nie zapytasz tych starych rybaków. To niedawno to już uprawiali, tylko że my po prostu z tego zrobiliśmy jakiś odłam dziedzinę sportu wędkarskiego, bo jednak jest muszkarstwo, jest spinning, jest
Boże, karpiarzy, których serdecznie pozdrawiam, bo to jest najliczniejsza grupa w Polsce. No i tak jakoś to wszystko zaczęło funkcjonować. No słuchaj, no, to są już 36 bodajże w tym roku były, czy 37 Mistrzostwa Polski w dorszu, łapanie skutrów, nie? Mhm. Także to mówię, ale tak w surfcastingu jesteśmy, mówię, jako klub tyle lat, a natomiast ostatnio się odbył 9 w tym roku. Mhm. Teraz będę w 10. No i co tak zaczęło lecieć? Skąd pomysł na meeting Piaskowy Dorsz? Bo on się rządzi takimi prawami, że no, pewnie nie wszyscy wiedzą, no ale jak na normalnych zawodach każda ryba jest premowana, to tutaj najważniejszą rybą jest ten dorsz. No i jeżeli ktoś złowi 10 flonder, a druga osoba złowi jednego dorsza, no to ta druga osoba wygrywa tym jednym dorszem. Oczywiście. Skąd pomysł na ten meeting? No, parę lat temu, no to już długo, długo, a to mówię między innymi dzięki koledze Jurkowi Duchowi, łyknęliśmy tego bakcyla. To on nam udowodnił, że można dorsza łapać na jesień z plaży. No gdzie to od paru lat już łapiemy, ale mówię, że kilkanaście lat temu to przecież to jakiś ewenement. To jak można dorsza złapać z plaży, nie? No i właśnie Jurek Duch, myślę, że pokazał wiele rzeczy, wiele ciekawych. Pamiętam jak dzisiaj, gdzie on mi mówił, dorsze z plaży, a jaki problem? Już miał to obcykane. Ale nie no, Jurek, to Boże, to mi co tu mówić? Na pewno, no, każdy z nas ma swoje prywatne życie, ale wędkarz jest niesamowity. Pokazał nam to wszystko, wiesz, w jaki sposób, co niektórych, wiesz, przekonywał, aż przekonał. No, ja pamiętam jak dzisiaj, jak on mi pomógł wyciągnąć pierwszego morskiego leszcza. No, zielska to było tam na tym chyba, ja wiem, z 20 kilo. A on mi na tej szyłce biednej, wiesz, pokazał jak to się robi. I mówię, to nie jest od dzisiaj, to nie jest od dzisiaj, zawsze tak było, tylko myśmy po prostu to w jakiś sposób ogarnęli, że zrobiliśmy z tego dyscyplinę też, nie tylko jak to się mówi, ale mówię, no przede wszystkim naprawdę apeluję do wędkarzy, nie patrzmy na to, na kto pierwszy, kto drugi, kto trzeci. Patrzmy na to, że tam gdzieś na plaży się spotykamy i jesteśmy razem. Dzielimy się wrażeniami. No, przecież to tak może być przyjemne. I wiesz, bo nieraz tak, Michał, to jest prawda, że nieraz ambicja, jakaś fałszywa ambicja zżera. A propos, przepraszam, bo tak wiesz, sobie przypomniałem, autentycznie istnieje Piaskowy Dorsz. Bo ja dowiedziałem się od Grzegorza Turskiego. Bo tak, to wiem, że wiele nacji rodzajów dorsza występuje w Bałtyku. Niemniej aż tak szczególnie wiedziałem. Ale dopiero Grzegorz Turski uświadomił mi, że jest autentyczny piaskowy dorsz, którego można łatwo rozpoznać. I myślę, że jeżeli będziecie chcieli piaskowego dorsza rozpoznać, do Grzesia Turskiego do Pomorzanki. On jest chyba jaśniejszy, nie? On ma tą tak, barwę tak, jasną. Tak, no. Tak, tak, tak. No on idzie za tym tubisem, bo tubis idzie na tarło, oczywiście jak obniży się temperatura wody w Bałtyku. W pewnym momencie idzie tubis, on w tym piachu się trze, na plaży praktycznym. No i niestety klimat takie nam psikusy robi, że temperatura Bałtyku no w tym roku to już sprawia nam niesamowite figle, tak, nie? Tak, to widać też po łososiach. Jak pływamy na łososie, no, jak ta temperatura wody jest, potrafi się zmieniać z dnia na dzień dosłownie, jak te prądy przychodzą. Sam wiesz, Michał, mając jakieś hobby, czyli czego szukamy?
czegoś szukamy, czegoś pewnie, oczywiście to jest jakaś odskocza, jakiś problem codzienny i tak dalej, ale mając hobby, które lubimy i które się sprawdza, to słuchajcie, karma wraca. Po prostu życzę wam wszystkim, żebyście znaleźli swoje wędkarze, a może przyszli wędkarze, żebyście znaleźli swoje jakieś miejsce, gdzie macie znaleźć ten czas. Wierzcie mi, ja 3 godziny nad morzem i nawet gdybym w tym momencie nie lubił ludzi, wracam do domu i lubię dalej ludzi. Hej.